Rozdział 10. Historia o księżycowych ludziach. Pan Kleks uroczyście ogłosił, że opowie wszystkim o tym, co widział na księżycu. Postanowił też zaprosić bohaterów sąsiednich bajek, tak aby i oni posłuchali tej historii. W tym celu powiększył salę szkolną, aby wszyscy mogli się w niej pomieścić. Ogłosił wielkie przygotowania i każdy z uczniów dostał jakieś zadanie. Rolą pana Kleksa było przygotowanie posiłków dla wszystkich gości. Nastał wielki ruch i wszyscy skwapliwie sprzątali akademię i czynili niezbędne przygotowania do uroczystości. Niestety okazało się, że ktoś nieustannie im w tym przeszkadzał. A to wylał atrament na podłogę, a to poprzecinał poduszki tak, że wyleciało z nich całe pierze. Nagle na gorącym uczynku przyłapano Alojzego, nowego ucznia, a właściwie lalkę. Właśnie przecinał kable elektryczne. Najciekawsze jest to, że w ogóle nie przejmował się tym, że go przyłapano. Otwarcie stwierdził, że wszystkich nienawidzi i będzie im przeszkadzał jak tylko może. Adaś i Artur opowiedzieli o tym panu Kleksowi. Ten niestety przyznał, że nie jest w stanie nic zrobić, gdyż nie wie, jak dokładnie jest skonstruowany Alojzy. Wiedział to tylko pan Filip i prawdopodobnie celowo tak go zaprogramował. Pan Kleks oświadczył, że muszą jakoś z tym żyć i mieć nadzieję, że Alojzy sam z siebie zmieni zachowanie. Trzeba też dodać, że Alojzy był najmądrzejszy w całej akademii. Bez problemu pochłaniał wszelką wiedzę. Nauczył się nawet języka chińskiego. Adaś postanowił odciągnąć uwagę Alojzego i poszedł z nim do parku na szczegóły. Tam przyczaili się w krzakach i rozmawiali. Alojzy w końcu zasnął z nudów, a Adaś powrócił sam do akademii, która lśniła i była gotowa na uroczystość. Chłopcy zjedli kolację i poszli spać. Nikt nie przejął się tym, że Alojzy nie wrócił, gdyż z powodu swego zachowania nie był on lubiany. Ponadto Alojzy nie odczuwał chłodu, gdyż był lalką, więc spokojnie mógł spać na zewnątrz. Następnego dnia, około 10, przybyło mnóstwo gości z sąsiednich bajek. Była kaczka dziwaczka, krasnoludki, koziołek matołek, kot w butach i wiele innych postaci. Wszyscy wygodnie rozsiedli się w powiększonej sali szkolnej, a pan Kleks przystąpił do opowiadania historii o księżycowych ludziach. Na księżycu mieszkali Lunnowie. Nie posiadali oni ciała ani kości. Przypominali raczej obłoki i dlatego mogli przybierać najrozmaitsze kształty. Tylko czas wolny od pracy spędzali w szklanych naczyniach, dzięki czemu mogli się odróżnić, gdyż każde naczynie miało inny kształt. Mieszkali oni w podziemiach, gdyż na powierzchni księżyca było bardzo zimno. Władcą Lunnów był groźny i niebezpieczny król Niesfor, który zamieszkiwał wielką srebrną górę. Wyróżniał się tym, że jako jedyny utracił przezroczystość i ukształtował swe ciało bez potrzeby uciekania się do szklanego naczynia. Niesfor z wyglądu przypominał człowieka, z tą różnicą, że głowa jego posiadała formę gładkiej kuli. Pewnego dnia król Niesfor przełamał obyczaje swego ludu i wyszedł na powierzchnię Srebrnej Góry. Wtedy właśnie stała się rzecz, której nikt nie był w stanie przewidzieć. W tym miejscu pan Kleks przerwał opowieść, gdyż dobiegł ich straszny hałas z parku. Nagle do sali wkroczył wściekły Alojzy. Wykrzykiwał w niebo głosy, że nie będą sobie opowiadali bajeczek i kijem przepędził wszystkich gości. Podszedł do stołu z jedzeniem i wszystko poprzewracał. Po chwili sala była pusta. Pan Kleks patrzył nerwowo, a uczniowie czekali pod ścianą w przerażeniu. Alojzy z miną pełną zadowolenia rozsiadł się w fotelu na wprost pana Kleksa i wyzywająco gwizdał. W końcu pan Kleks się ocknął i oznajmił, że szkoda, że nie mógł opowiedzieć bajki do końca. Następnie zaprosił uczniów na obiad i wyszedł, nie zwracając na Alojzego uwagi.